Dobra pamięć. Cześć, z tej strony Maciej, a dzisiaj chciałbym nauczyć Was tego, jak możemy w prosty sposób zapamiętywać numery PIN. W tym materiale omówię zakres pod tytułem Motywacja, System, Metoda, Praktyka. Zaczniemy od motywacji, ponieważ no w pierwszej kolejności musimy ustalić po co właściwie zapamiętywać te numery PIN czy nie można tego robić inaczej czy naprawdę muszę sobie zaprzątać tym głowę No i na to pytanie myślę, że znajdziemy kilka odpowiedzi mianowicie Często mamy taki problem, że tych kart na przykład płatniczych, których używamy jest wiele. Ja sam ostatnio miałem taki przykład, że jestem obecnie w innym kraju niż Polska i musiałem tutaj sobie wyrobić nowe karty bankowe, a też z firmy, dla której obecnie pracuję, otrzymałem taką kartę towarową na przykład też, do której też muszę pamiętać PIN. I ostatnio właśnie dzięki temu, że przez mnemotechniki sobie ten PIN zapamiętałem, w stresie, gdy musiałem zapłacić jakąś tam większą sumę, ten PIN wydobył mi się z pamięci bez problemów. Także żeby uniknąć sobie Uniknąć sobie nerwów, gdy mamy wiele kart, czy na przykład karty służbowej, czy mamy wiele banków, czy to jest karta zakupowa, jak już wspomniałem, możemy wtedy użyć mnemotechnik, by zapamiętać sobie te piny do różnych kart. To naprawdę działa i nie jest ciężkie, jest dosyć prosta. Również pada takie często sformułowanie, nie mam pamięci do cyfr, nie pamiętam, nie wiem jak się zapamiętuje takie informacje i gdy jesteśmy przy kasie i mamy jakąś taką nową kartę do nowego banku, wszystko wylatuje z głowy. Nie wiem w ogóle co to tam był za pin, jakiś sms był z tym pinem ostatnio mi wysłany, ale ja w ogóle nie kojarzę jaki ten pin był albo nawet zmieniałem czy zmieniałam ten pin ostatnio, natomiast... Nie pamiętam na jaki konkretnie. Twoja pamięć nie jest słaba. Jak poznasz fajne mnemotechniki, to się okazuje naprawdę, że potrafi dać radę. Również warto wspomnieć o tym, że nie tylko karty bankomatowe, nie tylko karty kredytowe są w naszym, w naszym umyśle, że tak powiem, przechowywane. Musimy również pamiętać o tym, że. Z kodu PIN korzysta również na przykład aplikacja bankowa, ale też po prostu zwykły telefon, który musimy odblokować, też często odblokowujemy go Pinem. Coraz częściej jest to już odcisk palca, natomiast również dalej korzystamy też z tego pinu jako alternatywy. Więc żeby odblokować telefon, czy na przykład też komputer windowsowski, też się zdarza, że możemy pinem odblokować, czy również inne aplikacje. Ja, ja na przykład korzystam z takiej aplikacji antywirusowej, która też wykorzystuje kod PIN i też muszę go pamiętać. No czy chociażby jakieś kody do zwykłej karty SIM, no też to wszystko musimy gdzieś mieć w naszej pamięci, bo te kartki lubią się nam gubić z takimi informacjami, no i też niekoniecznie musi to być super bezpieczne, tak? Więc taka alternatywa mnemotechniczna może być ciekawsza. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, czyli już takie konkrety. Jaki jest system kodowania cyfr, który ja polecam? Otóż ja, na podstawie głównego systemu pamięciowego, co już wspomniałem w filmach, w podcastach, stworzyłem taki prosty system kodujący na podstawie języka polskiego. Od 0 do 6 kodujemy za pośrednictwem pierwszych liter danej cyfry, od 7 do 9 na podstawie kształtu wymyślamy. Cyfrę i są też oczywiście litery bez kodu. Ja zaraz podam przykłady, ale zacznijmy sobie od 0 do 6. Jak kodujemy od 0 do 6? Żeby zamienić cyfrę na obraz, tutaj wymyśliłem coś takiego, że 0. 0 przypisana jest literka Z, RZ albo Z. Jeżeli chodzi o 1, to jest J, jeżeli chodzi o 2, to jest D, D, G, G, Trójka to jest T, czwórka to jest C, Ci, ch. I 3. Piątka to jest P, szóstka to jest S, Si, 3. Więc generalnie schemat jest taki, że po prostu od 0 do 6 na podstawie pierwszej literki każdej cyfry taka, taka jest też litera. I za pośrednictwem takich liter potem budujemy sobie skojarzenia, ale o tym za chwilę powiem. Teraz jak to wygląda w przypadku od 7 do 9? Otóż jeśli chodzi o 7, to byłaby tutaj pierwsza litera S, więc taka sama jak przy szóstce. I żeby tego uniknąć, zadałem sobie pytanie. Z czym mi się siódemka kojarzy kształtem? No i tak sobie odwróciłem to siódemkę i wyszło mi K. Więc siódemka ma literkę K. I K jest często występującą literą w naszych polskich słowach, więc często można zrobić z tego użytek. Ósemka kształtem przypomina mi B więc tutaj do ósemki skojarzeniem literowym będzie B. I dlaczego do ósemki nie dałem pierwszej literki O, jak we wcześniejszych przykładach? No bo O jest taką literką trochę mało wdzięczną, wolę stawiać na spółgłoski w tego typu kodowaniu, a dziewiątka tutaj było już D do dwójki, więc dziewiątka jest literką G, bo kształtem małe G przypomina no tak troszeczkę to dziewiątkę. To już sobie zapamiętałem, czy robiłem w praktyce, podzieliłem się z innymi i jest to sprawdzony system, więc jak najbardziej możesz sobie z takiego gotowca skorzystać. Oczywiście możesz też spróbować swojego, ale, ale tu już masz gotowy, który jest sprawdzony. I teraz litery bez kodu. Pamiętaj, że wszystkie samogłoski, a także spółgłoski takie jak F, H, L, M, N, R, W są pomijane przy odtwarzaniu skojarzenia. Czyli odtwarzamy sobie te cyfry tylko poprzez te wcześniej wymienione spółgłoski. OK, i teraz przykłady. Jeśli chodzi o takie przykłady zrobione od 0 do 6, to weźmy sobie literowa. Na przykład 33 to może być słowo tata. Gdybyśmy sobie chcieli skojarzyć te cyfry na obraz, zamienić, tak? 0,24 to może być na przykład zorro na dachu, tak? Bo tutaj rr nie odtwarzamy, tak jak powiedziałem wcześniej. d a c -H, tak? Czyli ch mówi nam o 4, d mówi nam o 2, z mówi nam o 0. Więc od początku idąc 0,2,4. Zorro na dachu. Z, d, CH024, tak? Taki przykład. Kształtowe. Na przykład tutaj, tutaj teraz przykłady od siódemki do dziewiątki. 87 to może być na przykład bąk jako owad, tak? 87, 789. Tutaj taki trochę bardziej złożony przykład. Kevin na brzegu, czyli na przykład Kevin z filmu Kevin Sam w Domu wybrał się na plażę, jest na brzegu i taki obraz do 789. Kevin na brzegu też tutaj to WNN. -N RZ one są nieodtwarzalne, a odtwarzamy KBG, czyli 789 na podstawie tego wcześniejszego systemu. I mieszane przykłady, czyli pomieszajmy sobie od 0 do 9, zróbmy wszystko. Katapulta, taki przykład, który już poruszałem, bardzo fajne, wdzięczne słowo. Za pośrednictwem którego możemy zapamiętać kod 7353 na przykład. No i baba Jaga, na przykład, tutaj taka postać też trochę bardziej złożona, bo dwa słowa 8819. Także na tej podstawie, jak widzicie, tworzenie takich słów nie przychodzi jakoś bardzo ciężko, jest to wszystko do zrobienia. No i przejdźmy do metody, tak, ponieważ na razie poznaliśmy system, a musimy teraz jeszcze wiedzieć, jak teraz połączyć. Te wszystkie obrazy z tym, że ja na przykład chcę zapamiętać PIN do konkretnej karty albo do konkretnego telefonu, i tak dalej, i tak dalej. Więc w pierwszej kolejności tworzymy sobie skojarzenie do rzeczy, do przedmiotu. Chcemy zapamiętać PIN do telefonu, to skojarzenie do telefonu. Co nam się kojarzy z telefonem? Chcemy zapamiętać PIN do karty, to skojarzenie do karty, tak? Z jakimś bankierem, czy bogaczem, czy innym przykładem. Ja zaraz podam więcej. Później tworzymy skojarzenie do kodu na podstawie tego, co już pokazałem, tak, czyli Baba Jaga na przykład, czyli Kevin na brzegu itd., itd. I później na samym końcu łączymy skojarzenie do rzeczy, do przedmiotu ze skojarzeniem do kodu, czyli łączymy sobie dwa obrazy. Mamy obraz na przykład do tego telefonu, mamy obraz do cyfr i łączymy je sobie w scenkę. Potem odtwarzamy tę scenkę i wiemy, aha, czyli do telefonu miałem kod taki, taki i taki, bo Kevin na brzegu robi coś z telefonem na przykład, nie? Na tej zasadzie, czyli innymi słowy tworzymy dwa skojarzenia, łączymy je w scenkę. I przejdźmy do przykładu z sejfem. Zadaję sobie pytanie, na przykład chcę zapamiętać kod do sejfu, do sejfu cyfrowego i myślę sobie, kto mi się kojarzy z sejfem? Na pewno jakiś bogacz, nie? Więc na przykład bogacz... Typu Hugh Hefner, który był związany z Playboyem. On na pewno miał jakieś takie swoje safe. Myślę sobie: Hugh Hefner przy safe ie. to jest moje skojarzenie do słowa safe. Gdybym chciał taki safe zapamiętać, wyobraziłbym sobie taki obraz. Załóżmy, że moim kodem do safe'u jest 1144. Taka kombinacja. I tutaj bardzo łatwo zrobić takie skojarzenie jak jajecznica, bo jeden to J, drugi jeden to znowu J, czóreczka to 3. I kolejna czwóreczka jako C, jajecznica. No i teraz myślimy sobie tak, co może robić ten Hugh Hefner przy sejfie. Więc Hugh Hefner przyrządza jajecznicę na sejfie na przykład, tak? Smaży sobie na patelni na tym sejfie, ma jakiś taki palnik i sobie w ten sposób przyrządza jajecznicę. Takie barwne, absurdalne skojarzenie i od razu wiemy, że... Mamy na przykład ten safe myślimy sobie, jaki był, jaki był ten pin do safe'u jajecznica, aha, 1144, tak, bo Hugh Hefner robił tę jajecznicę przy sejfie. I znamy już metodę, więc myślę, że najwyższy czas przejść do praktyki. I tutaj ja polecam Ci, żebyś po prostu od razu, jak ten podcast, czy ten film, w zależności od tego, jak to przetwarzasz, przetrawisz, to wybierz sobie swoje przykłady, karty bankomatowe, telefon, Komputer, jakiekolwiek urządzenia, które wykorzystują PIN. Przetestuj metodę na swoich przykładach z dnia codziennego, w ten sposób utrwalisz system i przyswoisz potrzebny ci na co dzień kod. Ja tutaj podaję moje przykłady. Załóżmy hipotetycznie, że chcę zapamiętać PIN do karty pierwszej z banku ING. O kodzie PIN 6777. Więc w pierwszej kolejności myślę sobie, co mi się kojarzy z 6777, na przykład tak, jakie to może być słowo prosta. I co mi się pojawiło z ING? I teraz uwaga, bardzo fajny tip, który polecam. Wyobraź sobie osobę, która reklamuje dany bank, bo to są często charakterystyczne osoby, jakieś celebryci, jakieś sławne persony. I ING oczywiście jest związane z Markiem Kondratem, więc zobaczcie, mogę sobie wyobrazić, że Marek Kondrat tak, skacze na skakance, czyli słowo skakanka. Marek Kondrat, Skakanka. I teraz Marek Kondrat utwarza mi słowo karta ING, czyli wiem, że chodzi o kartę do banku ING, a Skakanka mówi mi o 6777, bo jest SKKK 6777. I tak połączony obraz od razu odtwarza mi to, że chodzi o kartę z ING o kodzie PIN 6777. I to jest moja karta do ING, ale załóżmy, że mam więcej kart. Załóżmy, że mam też kartę do banku Millennium o kodzie PIN 5464. Załóżmy w ten sposób, a kto reklamuje bank Millennium? No oczywiście Radek Kotarski, więc skojarzenie. Radek Kotarski i na przykład pomarańcza, ściana. Wyobrażam sobie, że na przykład Radek Kotarski rzuca pomarańczomu ścianę, ta pomarańcza się rozbryzguje, te soki z tej pomarańczy lecą na wszystkie strony, czuję zapach, czuję smak. I tak dalej, i tak dalej. I Radek Kotarski kojarzy mi się z bankiem Millenium. I teraz myślę sobie, jakie ja miałem PIN do tej karty Millenium, tak? Więc pomarańcza mówi mi o 5, 4, a ściana mówi mi o słowie 6, 4, tak? Bo Si i C. Um, Czy to jest proste? Pomarańcza mówi mi o 5, 4, ściana o 6, 4. Zatem uh, takie skojarzenie do karty Millenium i PIN o 5, 4, 6, 4. I teraz wyobraźmy sobie jeszcze, że mam do zapamiętania uh, mój. Pin do telefonu i mój pin do telefonu hipotetycznie powiedzmy, że jest to 7573. I myślę sobie teraz tak, co mi się kojarzy z telefonem. Ja słucham muzyki często rapowej i jest tam taki artysta jak Drake. Drake kiedyś nagrał taką piosenkę, w której nawijał You used to call me on my cell phone, tak? Czyli o telefonie. I myślę sobie, że Drake na przykład bierze ten mój telefon, do tego teledysku, nagrywa tę piosenkę i podczas tej piosenki ma robiony zabieg z akupunktury tak jakoś ciekawie sobie wybrał zabieg podczas teledysku. Dlaczego? Bo akupunktura mówi mi od razu o moim kodzie PIN, tak? Czyli 7573. Zobaczcie, K, 7, 5. P to jest 5, K znowu to jest 7 i T, czyli 3. Drake ma robiony zabieg z akupunktury, czyli myślę sobie znowu takim łańcuchem, jaki był ten mój ping do telefonu? Aha, telefon mi się kojarzył z Drake'em. a co miał robiony Drake? Zabieg z akupunktury, czyli 7, 5, 7, 3. Na tej zasadzie. I już mam trzy elementy z mojego codziennego życia zakodowane poprzez właśnie ten system kodowania literowego czy kształtowego. Bardzo łatwy patent. No i na końcu mogę sobie to przetestować. Tak samo tobie sugeruję. Przetestuj to sobie wszystko. Na luzie, jaki był pin do telefonu, jaki był pin do karty ING, jaki był pin do karty Millennium, tak? Na tej zasadzie myślimy sobie. I teraz tak, jaki był pin do telefonu, to, no to był oczywiście ten Drake. Um, czyli tutaj sobie od razu ściągę możemy zrobić, um, Drake, czyli 7573, bo Drake miał robiony ten zabieg z akupunktury podczas teledysku. Akupunktura, czyli 7573, a Drake, bo telefon, you used to call me on my cell phone. No i teraz Marek Kondrat mówi nam o 6777, bo do karty in-game się kojarzy Marek Kondrat, a 6777 to słowo skakanka. Jaki był pin do karty Millennium 5464, bo Radek Kotarski, skojarzenie do banku Millennium rzuca pomarańczową ścianę. Pomarańcza ściana to jest 5464. I w ten sposób możemy sobie kodować wszystkie dosłownie informacje, takie jak kod pin z naszego życia, bez żadnego problemu. Ja polecam tę metodę. Mam nadzieję, że trochę Wam ułatwi codzienność, jeśli chodzi właśnie o zapamiętywanie kodów. To był Maciej, dobra pamięć. Serdecznie dziękuję Wam za Waszą obecność. Pozdrawiam. Dobra pamięć.